Gmina Działdowo zdecydowała się na zakup kontenera mieszkalnego. Jest to skutek coraz częstszego zapotrzebowania na tymczasowe mieszkanie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. W związku z dużymi problemami mieszkaniowymi, jakie na naszym terenie się pojawiają i z sytuacjami, gdzie często jest pilna sprawa przesiedlenia rodziny czy mieszkańców z budynku, tak jak to właśnie ma miejsce w Klęczkowie, gdzie budynek zagraża już bezpieczeństwu mieszkańców i może ulec zawaleniu lub jakimś, powiedzmy, zniszczeniu. Zdecydowaliśmy się na kupno kontenera mieszkalnego i będzie on usytuowany właśnie w miejscowości Klęczkowo. Jeśli oczywiście rodzina będzie chciała skorzystać z tego, to jak najbardziej będzie on przygotowany, zaopatrzony będzie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną, więc ogrzewanie, więc można będzie spokojnie zamieszkać. Powierzchnia mieszkalna takiego kontenera to 28 metrów kwadratowych. W przyszłości obiekt będzie mógł pełnić rolę mieszkania rotacyjnego.